Siemanko, witam wszystkich ponownie z tej strony Maku. Na początku chciałem powiedzieć parę rzeczy. Konkretnie chciałem podziękować już tym wszystkim ponad 300 osobom, które zasubskrybowały mój kanał. Dziękuję Wam bardzo, że oglądacie, wspieracie mnie. Chciałem też podziękować jeszcze dwóm kobietom, które się do tego przyczyniły, że ponad 300 nagle jest. Pierwszej mojej narzeczonej Agacie, która wspiera, wiadomo, pomaga mi w tym, co robię. I też poleciła mój kanał swojej koleżance na Instagramie, Soni Michalczuk, której też dziękuję bardzo. I za tą reklamę, która wrzuciła w poście na Instagramie. Dzięki temu w ciągu 2 dni ponad 50 subskrybentów mi doszło. Także dziękuję Ci, Soniu, bardzo. Super sprawa. No i co? I dzisiaj jestem znowu na Dziećkowicach. Kusi ten niski poziom wody. Trochę tutaj jeżdżę, ale jeszcze takiego niskiego poziomu to nie pamiętam, żeby był. Co, pośmigam parę godzin, zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Także miłego oglądania i do zobaczenia. Pierwszy lepszy sygnał. Znaczy lepszy, no. Sygnał pełny, ale dopiero druga moneta, 10 groszy. Kupę kapsli, zawleczek. Tego to mam już 1,5 torebki. Stały prawie 60. Wydaje mi się, że będzie 5 zł. Zaraz wykopę, zobaczymy. No i niestety po wykopaniu sygnał się troszkę zmienił. I tak jak myślałem, będzie grosz i jest grosz. Nic specjalnego na razie nie wychodzi, także jeszcze poszukam trochę. Jeszcze chciałem pozdrowić Wojtka z kanału Egon Gang Poszukiwaczy. Był tydzień temu, tam za zakrętem dosłownie, nagrywał live'a. Pozdrawiam Cię, Wojtku. Ja też tutaj z tej strony sobie teraz pochodzę. Jest pierwszy godny fancik. Sygnał jak na zawleczkę, ale jest złotóweczka. Już trochę chodzę, także cieszy. I małe podsumowanko zrobię. Chodzę już jakieś 2 godzinki. Póki co masa śmieci, kapsli, wszystkiego. Jakieś blaszki, zrywki, stopki, jakieś aluminium. Pełno tego. Z lepszych rzeczy na razie nie za dużo. Jakiś złoty 20. Jeszcze tu gdzieś 20-groszówka była. Jakieś kółeczko, kawałek ołowiu. To na razie nic specjalnego, ale jeszcze trochę czasu mam. Też mi się miejsce trochę kończy, bo tu wędkarz, tam wędkarze, tam z tyłu, tu wędka. Ale może się gdzieś tutaj jeszcze wcisnę i poszukam czegoś. Dobra, to do następnego lepszego sygnału. No i teraz w końcu chyba po jakichś chyba 3 godzinach sygnał 61 i widać coś fajnego, chyba będzie jakiś pierścionek. Świeci złotem. Wyjdę na brzeg, zaraz zobaczę. I tak jak mówiłem, pierścioneczek. Wygląda jak złoto. Przyjrzałem się dokładnie, próby żadnej tutaj nie widzę, jest tylko gdzieś tam trochę porysowany. Troszkę waży, ale wydaje mi się, że to jakaś podróbka. No ale coś po tych 3 godzinach chociaż padło. Zawsze cieszy. Dobra, jeszcze trochę mam czasu. Może jeszcze coś fajniejszego wleci. Jest kolejne trafienie. Sygnał 51, 52 jak na zawleczkę, ale jest złotóweczka. Druga już dzisiaj. Chyba będę zmieniać miejsce, bo za dużo tu nie wychodzi. Ale jeszcze poszukam, może coś wpadnie. I zmiana miejsca. Teraz taka plaża większa.
Chciałem sobie pójść tam dalej trochę, ale widzę, że wszędzie wędkarze, zajęte wszędzie wejścia. Ale nic, pochodzę tutaj jeszcze, zobaczymy co będzie. Zmieniłem miejscówy. Tam na tamtej górnej plaży nic nie wychodziło. Parę jednogroszówek, dużo kapsli. Przemieściłem się w takie miejsca bardziej rybackie. Wędkarzy. Padnie teraz taki duży łów. Kawał rybaka. Chyba z 10, z 15 odważnych. Ja jeszcze z godzinkę pochodzę, zobaczymy, może jeszcze coś fajniejszego wpadnie. Dwie minutki później na tym samym miejscu. Pierwsza dzisiaj blaszka. Razem ze stalką, z kotwiczką. No i fajnie, teraz się poszukamy. Jeszcze jedna blaszka wpadła w tym samym miejscu. Taka malutka. Druga. Będzie więcej kwantków wędkarskich raczej. Ale też się przydadzą. Już jednego wędkarza po drodze zaopatrzyłem w kulki ołowiane. Jestem zadowolony. Także lecimy dalej. Dosłownie 2 minuty później. Trzecia blaszka. Kotwiczki z stalką. Dalej. Następna przynęta, taka fajna rybka. Z kotwiczkami. Elegancko. I teraz jakiś chyba kolczyk. Jak mi się wydaje. Tutaj ma... Będzie zbliżenia pewnie widać. Jest tutaj na tym jakaś mała próba, ale taka mała, że też nie widzę. Już kończę ten wypad na tych dziećkowicach. Spędziłem tutaj jakieś 6 godzin. Super pogoda dzisiaj, udał się wypad. No i też nakopałem się tego. Chodziłem bardziej w takich miejscach wędkarskich. Zobaczcie, ile tego było. Kapsli od groma, zawleczek, druty, tubka jakaś się znalazła, śledzie, blaszki, podkładki, masa tego, od kukurydzy, puszki. Z wędkarskich dużo rzeczy dzisiaj wpadło, mnóstwo ołowiu, koszyczki, 3 blaszki, jedna taka fajna rybka. Cztery blaszki były, ale gdzieś mi tu chyba jedna się zapodziała w tych śmieciach. Jeszcze więcej takich bomb, chyba z 5 znalazłem, ale po drodze dałem jednemu wędkarzowi. Powiedział, że mu się przyda. Zadowolony był, także spoko. W drobnych za dużo nie wpadło, bo 2,50 i mnóstwo jednogroszówek, dwugroszówek. Tutaj myślałem, że jakiś jeszcze medalik. Coś tam na nim pisze, coś na tym pisze, ale wydaje mi się, że to jakieś zapięcie od bluzy albo od kurtki. I z najlepszych rzeczy dzisiaj kolczyk srebrny. Widać próbę na tym cienkim. Może tu w kamerze nie widać, ale jest tam próba. Super srebrny kolczyk i pierścionek. Już się cieszyłem, że może w końcu pierwsze złotko. Ale niestety chyba nie, bo próby nie widzę żadnej. Nie jest zbyt ciężkawy, ale może jak będę przy okazji gdzieś koło jakiegoś złotnika, to sprawdzimy to i dam znać, co z tym pierścionkiem. Ale wątpię. Ale super znajdki, tak. Sreberko, pierścionek i masa rzeczy. Dobra. Także to było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, poszukiwaczy i znajomych.
Także dziękuję jeszcze raz i do następnego wypadu. Na razie.